No cześć, ależ mi tu dawno nie było. Zastanawialiście się kiedyś, jakbyście wyglądali z tatuażem? Oto przed wami rozwiązanie. Jak zwykle proste, łatwe i w odróżnieniu od prawdziwego tatuowania bezbolesne. No i bezpłatne. Pod warunkiem, że macie już photoshopa oczywiście. W każdym razie nie przedłużając. Jeżeli chcielibyśmy nałożyć w miarę realistycznie wyglądający tatuaż na e, dowolną osobę, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście znaleźć zdjęcie. Odsłonię tą skórą. Z doświadczenia zauważyłem, że im więcej światłocieni na skórze, tym efekt jest ciekawszy. Jeżeli skóra jest oświetlona całkowicie płasko, może to wyglądać bardziej sztucznie niż na chociażby takiej jak tutaj. Ale to już sobie sami sprawdzicie. Drugą rzeczą, którą musimy znaleźć, jest oczywiście odpowiedni wzór. Najważniejsze jest, żeby wzór ten był na białym albo bardzo jasnym tle. Ewentualnie może być on całkowicie przezroczysty, znaczy na przezroczystym tle. Nieważne i kiedy już wybierzemy sobie odpowiadający nam wzór, wystarczy, że przeniesiemy e, taką grafikę na zdjęcie, na które chcemy go nałożyć. E, bez różnicy w jaki sposób to zrobicie, ważne, żeby wzór ten był po prostu na osobnej warstwie. E, teraz trzeba sobie go od, w, obrócić i wyskalować tak, aż będzie nam odpowiadał. Następnie przechodzimy do filtrów i wybieramy filtr formowanie, który znany jest z tego, że odchudza się nim zwykle ludzi. A tak po prawdzie to służy do tego, żeby dość dowolnie z... modyfikować grafikę. Ups, cofnijmy to sobie. Tylko, że dopóki nie widzimy zdjęcia spod spodu, to oczywiście nie wiemy jak to modyfikować. Dlatego też zaznaczamy opcję pokaż tło po prawej stronie. Wybieramy z listy tło. Tryb przestawiamy na z tyłu, tak żeby to tło było z tyłu za naszą grafiką. I teraz, kryciem, możemy wpływać na to, jak mocno nasza grafika będzie pokazywana na tle. OK, teraz, wybierając dowolne narzędzie z tych tutaj po lewej stronie, hmm, chociażby zbijanie w przód, które działa w ten sposób, że klikamy i po prostu przesuwamy. Czy chociażby wypychanie w lewo, które działa trochę mało intuicyjnie, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby Wam pasowało. Wybierzmy sobie w każdym razie zwijanie w przód. Naprawdę uwielbiam tą nazwę: zwijanie w przód. Dobierzmy sobie dość duży rozmiar, trochę mniejszy nacisk i klikamy i przesuwamy te elementy, które chcemy przemieścić. Kiedy jesteście zadowoleni z efektów, naciskacie OK. Następnie musimy pozbyć się tego białego tła z naszej grafiki. Żeby to zrobić, oczywiście dalej będąc na warstwie z naszą grafiką, na zakładce z warstwami zmieniamy tryb krycia na pomnóż, dzięki czemu białe tło nam zniknie i zostaną tylko te ciemne elementy, które dodatkowo nałożą się i wymieszają z kolorem oryginalnym skóry. Oczywiście nie wygląda to teraz zbyt ymm, naturalnie, z paru względów. Po pierwsze Żaden tatuaż nie jest całkowicie nieprzejrzysty, dlatego też klikamy sobie dwukrotnie w nazwę warstwy z e, warstwę z naszą grafiką, nie w nazwę, bo wtedy zmienicie po prostu nazwę, tylko tutaj na, ten, na to szaratło. Albo klikacie prawym przyciskiem myszy i wybieracie opcję mieszania, dzięki czemu otworzy nam się panel styl warstwy. Następnie przechodzimy na suwaki na samym dole. Przesuwamy prawy suwak od bieli w lewą stronę, aż tatuaż zacznie nam znikać. Teraz klikamy Alt na klawiaturze i z wciśniętym Altem przesuwamy tenże suwaczek. Ups. To jest. O, dobra, przesuwamy tenże suwaczek na prawą stronę. Jak widać powinien się on e, rozdzielić. Przesuwamy go z powrotem do momentu, w którym najjaśniejszy element będzie odrobinkę widoczny. Czyli gdzieś w tym miejscu w moim przypadku. Natomiast lewą stronę tego rozdzielonego suwaczka przesuwamy w lewo, aż efekt przenikania będzie zadowalający w naszej opinii. Wydaje mi się, że coś takiego powinno być w porządku. Klikam OK. Następnie musimy pozbyć się oczywiście tego naddatku grafiki, który nachodzi na palce i na ubranie. Żeby to zrobić, na zakładce z warstwami dodaję maskę warstwy. Klikając ten, tą tutaj ikonkę na dole. Wybieram następnie pędzel, resetuję mm, próbniki kolorów i zamieniamy miejscami tak, żeby mieć czarny kolor. Oczywiście można po prostu kliknąć w niego i wybrać sobie czarny kolor, bez różnicy. Na górze krycie i przepływ na 100%, wybieram dość dużą twardość, dość spory rozmiar, może być. I tak przygotowanym pędzlem, oczywiście na trochę większym zbliżeniu, usuwamy naddatek mm, tatuażu, tudzież grafiki. Statuażem. Pamiętajcie też, że jeżeli gdziekolwiek klikniecie i z wciśniętym shiftem klikniecie w inne miejsce, to wtedy stworzycie idealnie prostą linię pomiędzy tymi dwoma kliknięciami. Przydaje się to zwłaszcza, jeżeli chcecie usuwać chociażby takie elementy jak tutaj na w miarę równym, równej granicy. Jeżeli gdzieś wyjdziecie za daleko, to też nie ma problemu, bo zmieniacie kolor na biały i odkrywacie z powrotem to. Co usunęliście. Ok, wygląda to już prawie, że dobrze, ale jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, ta grafika jest zbyt ostra, dlatego też musimy dodać tutaj jeszcze trochę rozmycia. Żeby to zrobić, musimy dodać filtr z rozmyciem. Klikamy więc filtr, rozmycie i rozmycie gaussowskie I od razu widać, że jest tutaj pewien problem, ponieważ teraz rozmywamy maskę warstwy, z tego, że maska warstwy była zaznaczona na zakładkach z warstwami. Musimy więc kliknąć w samą warstwę. I teraz przechodzimy do filtrów, rozmycie, rozmycie gaussowskie i... Dodajemy tutaj takie rozmycie, żeby wyglądało to w miarę dobrze. Im większa i bardziej szczegółowa grafika, tym większe to rozmycie jest potrzebne. W tym przypadku wydaje mi się, że 1,3 piksela będzie wystarczające. I ostatnia rzecz, która mi przeszkadza trochę w, tym, w tej grafice, to ten element. Wydaje mi się on być zbyt ciemny. I możemy go um, rozjaśnić na dwa sposoby. Oczywiście możemy dać tutaj jakąś warstwę dopasowania z krzywymi, rozjaśniać, maskować i tak dalej, ale równie dobrze możemy przejść z powrotem na maskę warstwy. Znów wybrać pędzel, znów wybrać pędzel czarny, zmniejszyć twardość tym razem i zmniejszyć przepływ na górze na 1%, tak żeby to narzędzie nie usuwało od razu wszystkiego w całości. I takim tak przygotowanym pędzlem, Przejeżdżamy parę razy po tym miejscu, które chcemy e, odrobinkę ukryć, aż do momentu, w którym wyda nam się to być w miarę naturalne. Ok? O wiele lepiej. Jeżeli oczywiście ten efekt będzie za mocny, zmieniacie kolor na biały i z powrotem odkrywacie tę warstwę. Jeszcze tylko jedno, ale jeżeli znajdziecie jakąś grafikę, która Wam się bardzo podoba, ale nie jest na czysto białym tle, to nic, nic nie szkodzi. Jeżeli przeniesiecie sobie to, taką grafikę, ja wytnę tylko część z niej, bo tylko część mi będzie potrzebna. Dobra, jeżeli teraz zmienię tryb krycia na pomnóż, to jak widać, jest tutaj takie lekkie przyciemnienie dookoła samej grafiki. Żeby to usunąć, dodajemy sobie nową warstwę do pasowania krzywe albo poziome bez różnicy. Ja zwykle używam krzywe. Pamiętajcie tylko, że te krzywe muszą być dokładnie nad grafiką, e, którą chcemy poprawić. Klikamy na ten tutaj maluteńki przycisk. Jeżeli w niego klikniemy, wtedy na zakładce z warstwami pojawi nam się malute maluteńka strzałka w dół, oznaczająca, że ta warstwa będzie wpływała tylko na warstwę spod spodu. I teraz na samych krzywych przesuwamy sobie prawy suwaczek odpowiedzialny za biele na lewą stronę, aż tło całkowicie nam zniknie. O, i właściwie tyle. Później przechodzimy na warstwę z grafiką i powtarzamy wszystkie operacje, o których mówiłem już wcześniej. Mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda i widzimy się w następnym filmie, który postaram się opublikować za trochę wcześniej niż w przyszłym roku. No to cześć!